Pani marszałek, Wysoka Izbo, pani minister, mam przyjemność w imieniu klubu parlamentarnego Lewica przedstawić stanowisko klubu na temat rządowego projektu ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych zawartego w druku nr 1313 i sprawozdania Komisji Finansów Publicznych i Komisji Polityki Społecznej. Projekt ustawy, jak już mówiłam w czasie pierwszego czytania, jest pozytywnie opiniowany przez nasz klub. Pozytywnie opiniujemy fakt, że ta materia znalazła się w osobnej ustawie, materia dotycząca kas zapomogowo-pożyczkowych. Są to przepisy szersze niż materia samych związków zawodowych. Nasze zdziwienie jedynie budzi fakt, że rząd dopiero po 3 latach od zmiany ustawy o związkach zawodowych przedstawia niniejszy projekt. Kasy zapomogowo-pożyczkowe są formą samopomocy pracowniczej, oferując bezzwrotne zapomogi i nisko oprocentowane pożyczki osobom świadczącym pracę, także emerytom i rencistom. Niekiedy pożyczka z kasy zapomogowo-pożyczkowej to jedyna możliwość uzyskania potrzebnych środków finansowych, nieobciążonych dodatkowymi kosztami w postaci prowizji czy odsetek, co jest szczególnie ważne w czasach trudnych, takich jak pandemia, stanowiąc zdrową przeciwwagę dla patologii czyhających na zdesperowanych zewsząd ludzi chwilówek czy szybkich pożyczek wpychających jedynie potrzebujących w kolejne pętle zadłużeń. Kasy zapomogowo-pożyczkowe na pewno nie są remedium na tragicznie niskie płace w Polsce, na tragicznie niskie renty, na tragicznie niskie emerytury, ale są formą samopomocy, pomocy koleżeńskiej. I dobrze, że taka ładna cecha jak koleżeńskość przetrwała w tej formie w tych kasach zapomogowo-pożyczkowych, które teraz będą regulowane odrębną ustawą. Ta ustawa, ten projekt ustawy był konsultowany społecznie i także był konsultowany przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, która przedstawiła pewne wnioski, pewne postulaty. Otrzymała pismo od ministra rozwoju, pracy i technologii w listopadzie ubiegłego roku, że te wszystkie uwagi zostały uwzględnione. Tymczasem one nie zostały uwzględnione, a w zasadzie jedna zasadnicza nie została uwzględniona i wypadła na kolejnym etapie prac nad tym projektem. Klub Parlamentarny Lewica chciałby w związku z tym w drugim czytaniu tę postulowaną przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową wnieść w formie poprawki. Ta poprawka ma polegać na tym, że po artykule 58 dodaje się artykuł 58a w brzmieniu: w ustawie z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w artykule 10 ustęp 2 wprowadza się do ustępu 2. Już nie będę czytać całego tego ustępu. Po wyrazach wspólnoty mieszkaniowe dodaje się oraz kasy zapomogowo-pożyczkowe. Chodzi o to, że historycznie spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe powstawały w zakładach pracy, analogicznie jak te właśnie nasze pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, a podstawą tworzenia zarówno jednych, jak i drugich były przepisy artykułu 39 ustawy o związkach zawodowych. Nadzór nad nimi sprawowały związki zawodowe. W tamtym okresie spółdzielcze kasy mogły zrzeszać wyłącznie osoby fizyczne. Zasada ta została utrzymana w 1995 roku, ale w kolejnej ustawie o SKOK dopuszczono możliwość, aby członkami kas były nie tylko osoby fizyczne, ale także działające wśród członków organizacje pozarządowe, spółdzielnie, związki zawodowe czy wspólnoty mieszkaniowe. I o ile zatem w pierwszej fazie działalności spółdzielczych kas nie mogło być mowy o prowadzeniu przez nie rachunków kas zapomogowo-pożyczkowych, o tyle obecnie nie wydaje się, ażeby utrzymanie wymogu posiadania przez przyszłe kasy zapomogowo-pożyczkowe rachunku wyłącznie w banku było uzasadnione. I stąd ta zmiana polegająca na tym, ażeby otwierająca możliwość prowadzenia rachunków kas zapomogowo-pożyczkowych także przez kasy, a te kasy oszczędnościowo-kredytowe funkcjonujące w zakładach pracy, a nie tylko przez banki. Klub Parlamentarny Lewica także pozytywnie opiniuje fakt i
fakt godny upowszechniania, że kasy zapomogowo-pożyczkowe mogą powstać wszędzie, w każdym zakładzie, także w prywatnej, małej firmie i nie, mogą być założone nie tylko przez osoby świadczące pracę na podstawie umowy o pracę, ale także na podstawie umów o dzieło czy umów zleceń. Dziękuję. Dziękuję bardzo.